Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć aminokwasów. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Aminokwasy to pochodne kwasów karboksylowych, których cząsteczki zawierają dwie grupy funkcyjne. Grupę aminową NH2, którą Wam tutaj rozpisałam na niebiesko i grupę karboksylową COOH, którą mamy na czerwono. Należą więc do wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. I ode mnie jeszcze tworzenie nazwy amino od grupy aminowej kwasy, no bo mają grupę karboksylową, która jest w kwasach karboksylowych. Stąd taki twist aminokwasy. Wzór ogólny aminokwasów ma postać. No, i tutaj, jeżeli chodzi o aminokwasy, to sobie zapisujemy to tak, aby nam to do danego typu zadania pasowało. Jeżeli będziemy mieć tutaj wzory grupowe, to zastosujemy najprawdopodobniej to. Jeżeli będziemy mieć tutaj postać jonu, to dla rozszerzenia weźmiemy sobie ten zapis. A moim ulubionym zapisem jest: Taki, gdzie pokazujemy, że połączenie jest na NC. Jeżeli chodzi o podstawę, to bardzo możliwe, że to będzie napisane tutaj, że to jest NH2, bo tam nie zwracają uwagi na takie szczegóły. Dobra. Pierwszym przedstawicielem aminokwasów jest kwas aminoetanowy. Zatem zapisujemy sobie tutaj, gdzie atom wodoru lub podstawnik to w przypadku tego pierwszego. Jest to atom wodoru. No to, jakbyśmy to mieli zapisać tak, no to mamy CH2, bo sumujemy sobie ten wodór z tym wodorem. NH2, COOH. No jeżeli miałoby być tak, to tutaj to też wylepiamy do środka, będzie CH2, COOH. Na2, no i tutaj H2N CH2 COOH Mamy tutaj raz dwa i w każdym dalej po dwa atomy węgla to nazwa że jest to kwas amino Etanowy. Ok. Jeżeli chodzi o aminokwasy, to tutaj najczęściej stosujemy nazwy zwyczajowe. Ale nie mam tutaj na myśli kwasu aminooctowego, tylko mają swoje własne nazwy zwyczajowe, które tutaj nie są w sumie podyktowane niczym. I ten pierwszy to glicyna. Która ma swój trzyliterowy skrót. Nie gli, tylko GLY. Może być zapisane tak, może być po prostu pisanymi. GLY. lub po prostu G. Więc tutaj to sobie zapisujecie jako pierwszego przedstawiciela i przechodzimy Dalej. To teraz inne aminokwasy. Tutaj wpisałam Wam jeszcze raz tą glicynę, bo ona jest bardzo ważna, żeby Wam tutaj nigdzie nie umknęła. Kolejna w szeregu jest alanina i zwróćcie uwagę, że zaczyna nam się to budować do dołu. Mamy tutaj CH3. Następnie jest walina. I mamy tutaj znowu te CH. Tutaj się wbija kolejne CH. I tutaj już w zależności. Bo możecie mieć to do boków. A może być to po prostu, że tu jeszcze mamy grupę CH3. Nie ma to żadnego znaczenia. I jeszcze zrobimy sobie tutaj leucynę, gdzie mamy tutaj jeszcze dodatkowy atom węgla. No i tutaj tak samo. Możemy mieć cecha, może to być wpisane do dołu lub do boku. Jeżeli chodzi o nazwy systematyczne, które was obowiązują akurat w tych kwasach, to że to jest kwas. Wy już wiecie. Amino etanowy. To jest kwas tu mamy raz, dwa, trzy atomy węgla, czyli kwas aminopropanowy. Teraz zostają już uczniowie szkół średnich. I zawsze zaczynamy od atomu węgla w grupie karboksylowej. Czyli mamy jeden, dwa, trzy, i potem w zależności, jak to poprowadzimy. Jeżeli tu będzie czwórka, no to to będzie nasz podstawnik, który jest przyczepiony do trójki. Jeżeli damy tu czwórkę, to to będzie podstawnik, tak czy siak, przyczepiony do trójki. Grupa aminowa wlatuje do dwójki. Zatem to jest kwas. Nazwę zaczynamy od. Amino, czyli patrzymy, gdzie jest grupa aminowa, no to to jest 2-amino. Teraz patrzymy na podstawnik. Podstawnik jest do trójki. Czyli metylo. W łańcuchu głównym mamy cztery atomy węgla. Czyli metylobutanowy. To teraz tutaj: jeden, dwa, trzy, cztery, no i znowu tutaj. Tu możemy dać piątkę, to wtedy mamy podstawnik na czwórce. Jeżeli damy z tej strony piątkę, no to tak czy siak podstawnik jest na czwórce. Grupa na dwójce, czyli będzie to kwas. Dwa amino. Cztery metylo. W łańcuchu głównym mamy 5 atomów węgla, czyli pentanowy. Kolejna porcja. Aminokwasów, tym razem wrzuciłam Wam takie, które mają tutaj dodatkową grupę. Grupę hydroksylową. Każdy z nich ją posiada. Dobra. No to tak. Jeden, dwa, trzy. Zatem jest to kwas. Dwa. Amino, trzy, hydroksy, propanowy. Teraz tutaj. Jeden, dwa, trzy, cztery tutaj mamy kwas 2 amino 3 hydroksy butanowy i tutaj kwas 1 2 Trzy, ale jeżeli chodzi o pierścień, jeden, dwa, trzy, cztery. Czyli mamy tutaj kwas dwa. Amino, trzy, cztery, hydroksy. Fenylo-propanowy. Ok. Jeszcze ważne jest to, że mamy nazwy z greckiej, z greckich liter zbudowanych. I wszystkie te aminokwasy, które dotychczas przerabialiśmy, są to aminokwasy alfa. Dlaczego? Bo tutaj mamy wtedy inaczej. Nie wyliczamy tego z grupy karboksylowej, tylko mamy alfa beta. Czyli tutaj by było alfa beta, gamma. Alfa. Beta, gamma. No i tutaj jeszcze byłoby alfa, beta, gamma i delta. Ale to jest już nieważne, bo nie będzie aż tak trudnych przykładów, ale dla tych może się to wydarzyć. Czyli byłby to kwas alfa-amino, beta, i wtedy tu wlatuje nam nazwa zwyczajowa, czyli hydroksy propionowy. I tu kwas alfa, amino, beta. Hydroksy, już nie butanowy, tylko masłowy. Kolejna porcja aminokwasów przed nami. Tym razem mamy tutaj inne grupy funkcyjne niż ta dodatkowa OH, o której mówiłam przed chwilą. Tutaj mamy SH, czyli jest to grupa tiolowa. Tutaj mamy samotną S, -kę, czyli jest to grupa sulfidowa. Natomiast tutaj mamy dodatkową grupę aminową. Nazwy. I. Tutaj. Kwas, tak jak wcześniej, 2-amino. 3-tiolo-propanowy. Lub Chwas alfa amino beta tiolo Propionowy. Dalej. Kwas. Dwa. Amino. Cztery. I uwaga. Tutaj jeszcze mamy CH3, bo to jest w środku. Więc to jest metylo... I cztery atomy węgla, tu w łańcuchu głównym, czyli butanowy. Tu już ta nazwa nas nie obowiązuje, i lizyna. Czyli mamy tak. Jeden, dwa, i kolejne cztery, czyli ostatni to będzie tutaj sześć wam zapiszę. No to mamy tutaj kwas dwa, sześć, a że dwa, no to di, amino. Eksanowy. To teraz aminokwasy, które mają dwie grupy karboksylowe. Zobaczcie, że nazywają się one kwasami. I tutaj będziemy mieć jeszcze nazwę systematyczną, czyli kwas 2-amino-butano- D, czyli od dwóch grup karboksylowych. Diowy. Teraz tu. Kwas dwa. Amino. Pentan. No, di. Owy. Ok. Została nam jeszcze fenyloalanina. Tutaj już wcześniej sobie rozpisywaliście tą alaninę, ale chciałam Wam tutaj pokazać, że mamy cały początek z tej naszej alaniny, no i tutaj został zabrany jeden atom wodoru, aby mógł nam tutaj wyjść pierścień. Stąd mamy pierścień benzenu, mamy tutaj grupę fenylową, stąd fenyloalanina. Przejdźmy teraz do otrzymywania aminokwasów i mamy tutaj dwie reakcje. Jest to reakcja amonolizy, czyli reakcja florowco-pochodnej kwasu karboksylowego z amoniakiem i reakcja hydrolizy białek, reakcję z wodą pod wpływem enzymów. Do tej przejdziemy za moment, zajmujemy się tutaj tą reakcją. I możemy mieć od razu podaną chlorowco pochodną kwasu karboksylowego. A możemy mieć tutaj reakcję, która będzie etapami, gdzie będziemy ją dopiero tworzyć. Ok, czyli tak. Mamy kwas karboksylowy, który bromujemy. Powstaje nam tutaj bromopochodna, czyli inaczej kwaso pochodna kwasu karboksylowego i bromowodór. Następnie w drugim etapie mamy tą reakcję z amoniakiem. Ważne jest to, że na miejsce bromu czy też chloru wskakuje nam grupa aminowa. Brom czy też chlor łączy nam się z NH3 i tworzy nam tutaj sól. Ale amoniak sam z siebie nie tworzy soli, znamy sole amonowe, a amon to już NH4. Stąd tutaj mamy NH4Cl, czyli chlorek amonu, jak i bromek amonu. W tej reakcji otrzymujemy alaninę, w tej reakcji otrzymujemy glicynę. Ta reakcja, oczywiście, też może zostać zapisana na dwa etapy. I tutaj przed Wami reakcja hydrolizy białek, czyli reakcja podpływem wody i enzymów. Tutaj mamy białko, wiązanie peptydowe, i rozbija nam się to na dwa różne aminokwasy. Zapisałam Wam to w postaci ogólnej, bo do peptydów, czyli do tych połączeń, przejdziemy za momencik. Amfoteryczność aminokwasów. Ze względu na występowanie w cząsteczce zarówno kwasowej grupy funkcyjnej COOH, jak i zasadowej grupy funkcyjnej NH2, aminokwasy są związkami amfoterycznymi. Oznacza to, że mogą reagować i z kwasami, i z zasadami. Ale najważniejsze jest to, że jeżeli mamy tutaj kwas to on nam nie zareaguje z grupą kwasową, tylko z zasadową. Przyjmujemy atom wodoru, stąd mamy NH3+ i reszta kwasowa, no to jest anion Cl-. Powstaje nam tutaj nierozpuszczalny Chlorowodorek amino estru. I sprawia on, że ester jest w formie trwałej, bo ogólnie aminokwasy są nietrwałe. I tutaj Wam pokazałam dwa różne zapisy tej reakcji. Zwróćcie uwagę na postać tutaj tej alaniny, jaka została zastosowana tutaj, a jaka tutaj. Otóż. Jeżeli wzięlibyśmy tutaj H2N, no to trudno by nam było tutaj wpisać taką kolejność, czy mamy NH3, że ten plus jest tutaj Cl. Dlatego dla takiej reakcji bierzemy ten zapis, gdzie grupa aminowa jest na dole, a jak mamy tutaj reakcję z zasadą, to. Ona nam wtedy reaguje z grupą karboksylową, grupą kwasową. I wtedy nie ma najmniejszego problemu, czy to będzie taka postać, czy to będzie taka postać, czy też po prostu tego z pierwszego wiersza. Nie robi nam tutaj to żadnej trudności. Potas ma wartościowość 1, tak jak i wodór, więc jak mamy tutaj zamianę, nie mamy żadnych. Indeksów stechiometrycznych, wyparty wodór łączy nam się z grupą OH i tworzy nam wodę. Ponadto obecność tych dwóch grup funkcyjnych umożliwia wymianę między nimi kationów wodoru. Wraz ze wyrostem pH roztworu następuje przejście z kationu przez jon obojnaczy do anionu. Czyli tutaj mamy kation, widzimy, że mamy tutaj plusa. Wskakujemy w jon obojniaczy, bo mamy i plusa i minusa do anionu, gdzie mamy tylko minusa. Punkt izoelektryczny, Pi, jest to taka wartość pH, w której występuje maksymalne stężenie jonu danego aminokwasu. Jako jon obojnaczy. I teraz tak. Jeżeli mamy kation, to pH... Roztworu jest mniejsze niż Pi. Gdy mamy aniony, to pH roztworu jest większe niż Pi. A jony obojniacze mają pH takie samo jak Pi lub w przybliżeniu wynoszą tyle samo. OK, No to weźmy sobie tutaj jakiś przykład. Bierzemy sobie glicynę. Przechodzimy sobie do wzorów i nazw aminokwasów białkowych. To jest taka tabela, którą powinniście mieć na końcu podręcznika lub zbioru zadań. Jeżeli jej nie macie, no to napiszcie do mnie na Instagramie, ja wam ją wyślę. I glicyna ma 6 ,06PI. Zatem jak będziemy mieć tutaj pH, które jest mniejsze od 6,06, no to ten kation zapisujemy następująco. Mamy H3N, pamiętajcie, że robimy to dla glicyny, która w tym miejscu ma cH2. C O Gdy będziemy mieć PH takie samo jak PI, czyli PH jest równe 6,06, no to wtedy mamy H3N plus CH2CO minus. A jeżeli nasze pH w roztworze jest większe niż 6,06, no to glicyna będzie występować w postaci anionu. I wtedy mamy H2N, CH2, COO-. Warto tutaj również wspomnieć o podziale aminokwasów na aminokwasy kwasowe. Zasadowe i obojętne. Aminokwasy, w których w cząsteczce występuje, przewaga grup karboksylowych, czyli COOH, zalicza się do aminokwasów kwasowych, np. kwas glutaminowy, który ma dwie grupy COOH w swojej cząsteczce, a jedną grupę NH2. Przewaga grup aminowych zalicza się do aminokwasów zasadowych, np. lizyna która ma dwie grupy zasadowe, a jedną karboksylową. I ostatni, że mamy jednakową liczbę obu grup w cząsteczce aminokwasu, zalicza się do aminokwasów obojętnych, np. glicyna czy też alanina.